tym odcinku powiem kilka słów o module pracownicy. Ze względu na ogromne różnice w obszarze zarządzania kadrami w różnych krajach, SAP rekomenduje korzystanie w tym obszarze z rozwiązań lokalnych. W Polsce najczęściej wybieranym rozwiązaniem kadrowo-płacowym jest R2 Płatnik. Moduł pracownicy w SAP Business One ogranicza się tylko do wprowadzania ogólnych danych pracowniczych, arkusza czasu pracy i kilku raportów. Dane podstawowe pracownika to okno służące do wprowadzania informacji o pracowniku, takich jak dane osobowe, rola w organizacji, dane kontaktowe czy adresy. Klikając żółtą strzałkę przy kodzie użytkownika, przejdziemy do okna ustawień tego użytkownika w systemie. Można również przypisać w tym miejscu centrum kosztów. Na pierwszej zakładce znajdują się dane adresowe. Na zakładce przynależność można określić zależności tego pracownika w strukturze firmy. Zakładka administracja określa daty rozpoczęcia i zakończenia świadczenia pracy przez pracownika na rzecz firmy oraz aktualny status pracownika. Oczywiście wszystkie statusy trzeba wcześniej zdefiniować w systemie. Jest też miejsce na dane dotyczące nieobecności, wykształcenia, jednak najczęściej te informacje są przechowywane w systemie kadrowo-płacowym. Podobnie jest ze szczegółowymi danymi osobowymi i finansowymi. Ale oczywiście tutaj też można je wprowadzić. Dwie ostatnie zakładki to standardowe miejsce na uwagi i załączniki. Poza danymi pracowników znajduje się tutaj też arkusz czasu pracy. To okno umożliwia rejestrowanie czasu, jaki pracownik poświęcił na zadanie. Arkusz należy przypisać do konkretnego pracownika. W kolejnych wierszach wprowadzane są poszczególne zadania w zakresie dat i godzin. Typ działania to definicja związana z zarządzaniem projektami, którą definiujemy w administracji. W przypadku firm produkcyjnych można wskazać numer zlecenia produkcyjnego. W kolejnej kolumnie można wybrać projekt finansowy z listy. Projekty definiowane są w module Administracja w definicjach księgowości. Podobnie jest z centrum kosztów. Etap związany jest z projektami. Jeżeli do wybranego projektu finansowego jest złożony projekt z fazami i etapami, ich lista będzie tutaj widoczna. Zwróćmy uwagę na pozycję robocizny. Do analizy rozliczeń można zdefiniować robociznę jako indeks. Jeżeli zadanie dotyczy serwisu, można wskazać numer zgłoszenia serwisowego. Widzimy też dodatkowe informacje dotyczące przerwy i czasu nierozliczonego. Dwie ostatnie kolumny uzupełnią się automatycznie na podstawie wprowadzonych danych. Istnieje również możliwość zautomatyzowania uzupełniania danych w arkuszu czasu pracy poprzez połączenie np. z zewnętrznym rozwiązaniem do wprowadzania danych, np. na monitorze dotykowym czy urządzeniu mobilnym. W module pracownicy raporty obejmują listę pracowników z kryteriami wyboru, takimi jak oddział, dział czy rola. Raport nieobecności w przedziale dat dostępny jest dla wszystkich lub wybranych pracowników, pod warunkiem uzupełnienia tych informacji na karcie nieobecności. I książka telefoniczna z podziałem na działy i oddziały. Podsumowując,
Moduł pracownicy to bardzo uproszczona funkcjonalność, wymagająca najczęściej uzupełnienia o rozwiązania dodatkowe z obszaru kadr i płac.